Siema, syny. Od dzisiaj nie p***nijmy się w tańcu, robimy k***wa obrotowy samochód i jaki kurna? Obrotowy. Obrotowy. Ty, a może on będzie właśnie... W kółku się kręci. Tak, i fajnie skręcać w ogóle, nie? Oj. Skręta tylna oś! To już to, jak tą nawet oś, żeby wiesz, tylko będzie trzeba tak, żeby się zablokowała, nie? Mm-hmm. I skręcasz na maksa kołami i będzie się karuzela kręcić. 3, 4. Co będzie? No właśnie. No. Tylko koła trzeba napompować, nie? Bo tutaj powietrza w ogóle nie ma. Headphones. Ej, ziomy, taka myśl mnie naszła po ostatnim poszukiwaniu auta dla Kameruna. Bo polówkę kupiliśmy za 600, także w jakim ona stanie by nie była, to mieliśmy to kompletnie w dupie. Ale jechać przez cały kraj, żeby kupić daily furę, to się odechciewało na samą myśl. Wiesz, mordo, z doświadczenia wybierasz najbardziej legit ogłoszenie, wypytujesz o wszystko, wierzysz na słowo, no bo w sumie musisz, a na miejscu okazuje się gruz i to jeszcze za spory hajs. Masakra! O, ale ty piękny. Ty, Adrianek wolny jest. Jakąś kocicę można by było mu znaleźć, co? Nie. A uwierzcie na słowo, że mam ze sobą już dziesiątki takich sytuacji, ale teraz z Kamerunem wolimy już się zabezpieczyć i zaoszczędzić sobie paliwo, czas i przede wszystkim nerwy. A jak? No proszę państwa, to jest ten jeden prosty trik, ale śmiechem, żartem działa i to zajebiście. Ty, ja się czuję, jakbyśmy jakąś armatę konstruowali. No trochę tak wygląda, bez kitu. Patrzcie na przykład, Leonik. Piękny, lalka i do tego z serwisu Volkswagena, no pewniaczek sobie myślimy. Wrzucamy win na Car Vertical, przebieg git, niekradziony, fajnie. Ale dalej widzimy, był robiony w Polsce w 2020 roku, a wcześniej cyk, fuch i w 17 roku szkoda całkowita. A patrzcie jak to wyglądało. Dramat, ale niestety taki mamy rynek. Dlatego tym razem z Kamerunem mieliśmy tylko jeden wyjazd i autko kupione. O, patrz, kurczek samobójca. A mordo, z moim linkiem lub kodem motokod.2 masz minus 10% zniżki na taki raport, który serio polecam kupić, żeby zaoszczędzić sobie właśnie nerwy, czas i pieniądze. Jak twoim zdaniem to wygląda? Jest wysoko, panowie. Dobrze, na pewno jest wysoko. No jest k***wa wysoko. Stoi. No i czego? Stoi. Nie chcę nic mówić, ale wziął i stoi. Ty. O kurna, nie, to się odwali szybko. Trzeba coś mocniejszego wymyślić. Ale ja panowie myślę, że to jest za mało do heftany. Ty, słuchaj, no. A jaka jest tutaj myśl przewodnia? Co będzie? No właśnie. Ale aż tak? Ciekawe, czy ty w ogóle tym wycofasz teraz? A bez kitu, no właśnie. Ja obawiam się jednego, że to będzie się skręcało, się skręci i tak będzie trzymać, nie? Mhm. To nie będzie takie luźne kółko. Zobaczymy. Co będzie? Pamiętaj. Pamiętasz co ma być? Co będzie? Dokładnie. O! Patrz co się dzieje z kółkami. No tutaj powierzchnia taka. Nie. Tu nie ma opcji, wiesz, na tych kamieniach się blokuje. O, już! Kółko połam! Szybko wokół! Czekaj, bo jeszcze nie zginę! Ale ty! Długa przejażdżka była! No. Zabezpieczenie wypadło. Które? No z koła! A, myślałem, że się całkiem połamało. Dobra, poprawka no. O, ale był wybuch. Ale ty Jackie Chan, kurde, brucele! Dawaj, Adrianek, jak już tam będzie. Szybki spaw do domu. O, takie grube rzeczy to tylko elektrodo, ty. Którą spawarką zespawasz cienką blachę? Elektrodował. Dobrze! Naprawdę? Naprawdę, to zaraz wezmę ten migomac i się tak pier*** im w łeb, że się nauczysz do czego służy. Patrz, Adrianek spawa sobie, ja tak z boku popatrzyłem na to wszystko i tak zadałem sobie pytanie, po kiego my to w ogóle robimy, nie? I pomyśl sobie, że jednak ludzie ogólnie za młodu, nawet w takim wieku, powiedzmy do 30, mają czasami chore różne pomysły, ale nie mają albo czasu, albo po prostu zapału, albo w ogóle części możliwości, żeby właśnie takie głupoty robić. A taki Adrianek jest dobrym przykładem, właśnie takim mechanikiem, który miał mnóstwo pomysłów na głupoty takie, które chciał sprawdzić, a dzisiaj, znaczy dzisiaj, no ogólnie dopiero teraz ma do tego okazję. Więc my robimy po to, żeby wam zobrazować wasze marzenia. Ty głupie takie, nie? Dobra, może nie marzenia, no. Dzięki kierownikowi. Dziwne plany takie, głupie pomysły. Jeśli macie jakieś głupie pomysły i ciekawe, to dawajcie znać, a my postaramy się je wykonać, co też robiliśmy w poprzednich odcinkach. Dużo pomysłów było waszych. O tak, co, co, ta! Adrian? Zobaczymy, no, tak. Zobaczymy, a co, wiesz, to... Na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże. Adrianek, a weź zatańcz. Nie, tak jakby dla dziewczyny tańczył.
Pognał. Teraz będę działać, Adrian. Jak nie rozwalisz. Stój! Brr. Co stój? Czekaj, bo wypadło tutaj. Co wypadło już? Push me, and then just touch me. Kurna, zawaliście. Very nice, ty. Jest git. Na przegląd. A, tutaj na miękkim to już jest git. Kurna, ale to śmiesznie wygląda, jakby lewitował, co? Bokiem jedzie, czuję to. Kolejny zwykły dzień na polskiej wsi. Zbieżności nie ma! Ej, siada, siada, nie stój! Gdzie siada, no? To wziął i zakopał. No. Gdzie siada? Bo te kółka, patrz, jakie ślady zostawiają. Ciekawe, ślizga się tak wystrzęgło. Jedziemy! Ej, się trzyma nawet. Oj, 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 oj. O, blokada się rozwaliła. Bardzo dziwne dźwięki. Ale sprzęgło coś. Co? Patera. Oj, oj, nie, to chyba spaw. Co? Gówno. Spaw puścił. Mówiłem, żeby przyspawać wzdłuż jeszcze. Tak by nic nie dało i tak. A ten się bał, że będzie odcinania za dużo. Wiecie co? Bo to jest tak, stal do żeliwa się nie spawa. Elektroda obusowa weźmie wszystko. Adrian, słuchaj, mamy mały problem. Mianowicie znajdujemy się na polu oddalonym o 200 metrów od najbliższego gniazdka, gdzie możemy pospawać. Dobra, jadę, jakoś będzie. Dobra, dawaj, co będzie. Co będzie? Elegancko jedzie. Dawaj, jedź! Jedź, jedź, dobrze jest. Oby się nie urwało, oby się nie urwało, oby się nie urwało, oby się nie urwało. Ale fajnie jedziesz. Ty lewituje? Patrz, człowieku. Zapnij blokadę tylnego dyfra. Odpalił i jedzie. Nawet zbieżność jest niezła. Sprawdzam twoją reakcję na. Jak to wygląda? Jak gówno. A czemu się nie patrzysz? O, po jajkach poleciało. Panowie, czuję, że to dobry moment. Zobaczcie, jakie słoneczko w ogóle wyszło. Witaminkę D musimy łapać. Tak jest, panowie. Witamina D i to jest dobry czas na to, żeby testować po poprawkach nasz wynalazek, który nie wiem jak nazwać. To jest połączenie klasycznego rolnictwa z średnio klasycznym samochodem? Tak, właśnie tak było. Nie zmyślam. Odpalił i jedzie, nawet przejechał, kurde, jakiś wybój. Jak? No tyle się trzyma na samochód. Makaroni! Jest wszystko dobrze. Jest wszystko zrobione. Ale to się wygło trochę, czy mi się wydaje? No tak mi się wydaje, że trochę do tyłu jakby podeszło. Ty, ale jak się wygiął? No. Byski, tu belka załapał, patrzcie. Ale jaja ty. Ale jaja, kurna. Ale on był trochę taki... Nie, no co ty? Nie, no normalnie dobra, belka poszła do tyłu. Słuchajcie, bo obciążenie maksymalne dla haka takiego... Jest w dół. 75 kg w dół. A tu jest... 400? Ty, tylko postaraj się od razu tego nie rozwalić, nie? Ja nagrywam, wy jedźcie. Dobra. Czy skręci? Jedzie na razie prosto. Jedzie prosto. Dawaj. Ej, to działa chyba, patrzcie. Nie no, zabawnie to wygląda. Jak się te koła kręcą z tyłu. Adrian, działa. Na nierównościach skręca. Dawaj szybciej, dawaj dwóje. Tak, bo mi się źle jedzie, muszę szybę sobie opuścić. Dawaj szybko, full peta. Oby się na bok wywalił, oby się na bok wywalił. Bo tak, żeby koła skręciły i na bok się przechylił, nie? Ej, no działa. Działa, patrz jak to wygląda. Ale szajs.
No bez sensu to jest. Dawaj, 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 ogień! Gdzie przyjaka? Oj, 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 oj! Co to się wydarzyło? Ty chyba robisz przecinek. Ale śmiesznie jedzie, ty człowieku. A on nie ma hamulca, czy co? Nie, no ma. Wiedziałem, co robisz, ty jego. No widziałem. Ja mówię, ale... ty, hamulca, nie, on mówi... Nie no, jak nie wiedziałem co robisz. Ale, ale to spoko jeździ, co się dostosowuje, temu życie chyba tak, przykrzywiło. Teraz działa. To, dobra, to szybciej trzeba im okiem teraz, tam, nie? Dawaj, 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 tylko ostro tak. Oj, 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 oj. Ale głupie. Ogień! Życie jest cudowne. Niczego mi nie brakuje. Jestem najszczęśliwszy na świecie. Dziękuję Ci, Panie Boże. Chyba jest w pytę. Jaki prawem to się trzyma, człowieku. I jeszcze co lepsze działa. Musisz się przejechać, zobaczyć. Zajrzę, zobaczę, czy się trzyma. Jeszcze chwilę. Stój, 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 stój. Nie, no się trzyma normalnie. Hak wygięto, okej. Okay. Patrz na hak. No nawet nie tak bardzo w sumie. Musisz się przejechać, zobaczyć jak to jedzie. Nie, co wyjechał. To czekaj, to chodź. To chodź ze mną, no. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale to działa, no dobrze. Dobra, telepie, trzęsie, hałasuje. Większa dziurka i amen. Mówię, to spawarka to się spawa. Coś nie pasuje? O, bardzo dobrze. To nie spawarka, tylko brak kurde Schlieffenmachen, ty. To nic nie wpływa na komfort jazdy. No, nie gadaj, dobrze. Co, podejście czwarte? Dobra, proszę Państwa, naszła nas pewna rozkmina, jak zupgrade'ować nasz projekt. A więc fajnie by było mieć koła. Koła, takie normalne koła, nie? Adrian wpadł na pomysł, żeby wyjąć... piastę. Z sojaka. I tam niby będzie pasować. No, oj. O. Widziałeś? Widziałeś? Chodź. Adrian zdaje mi koło. I to wielka chwila prawdy, czy to będzie pasować. Bo jeżeli będzie, to będzie hit. Kurwa. Adrian. Szlifnąć, machnąć i wejdzie. Mówisz? Dawaj, to trzeba ten. Dawaj tego. Aż co? Co? Jak to? Pomyślałbyś, że będzie pasować syjaka? Jak stąd? Do jakiegoś kurde nie wiadomo czego? Co to w ogóle jest? Z czego to w ogóle było? A czemu ty nie zakrywasz mordy? Weź zakryj mordę. To z jakiegoś działa chyba, nie? O, zobacz. Szpilki masz? Nakradłem. Znaczy... załatwiłem z pracy. Matko Bosko. Ale to będzie dobrze tak teraz, czy nie? Nie. Czemu? Kierownik mówi, że będzie dobrze, no to zobaczymy. To był mój pomysł. Jazdca Adriana. Adrian, góry przyniesiemy, nic innym przeoramy. Jest idealnie. Szok, szok, szok! Adrian, to jest szok. To nie jest szok, tylko to jest dobra robota, no. Bardzo dobrze to zrobiłeś. Powiedz, jak teraz będzie się tym jeździć? Powiedz czemu? Czyli blokady nie zakładamy. Słuchaj, a jak wytrzymałe to jest na uderzenie wsteczne? Nie wiem, choć się domyślam. Nie, no normalnie. Dobra, to na koniec wytestuję. Nie no, teraz to komfortowo, ty. Cywilizacja, nie? Aha. O, ale tutaj hak jakiś spornik robi. Wcześniej zauważyłem, że hak to był bardzo dobry spornik. Nie, on chyba, no może trochę. Już długo tak jest? No, jak wyjeżdżaliście też było. To będzie żył.
Ty, ale słuchaj, to jest zawalisty patent, że on jest tak przechylony, widzisz? Bo koła, które normalnie są z tyłu w samochodach takich, wiesz, jak zakładają te od wózków sklepowych, nie? No. To one są, o tak, na wprost się kręcą. No, i wtedy tak. Robią huk wie co. Tak, samochód zbyt mocno tańczy. Na początku było, no nie? No tak, to tak, tak. Nie dało się tym jechać, no. A tutaj, teraz trochę jest za mocno, nie? No. Ale trochę to odprostować, to stary, normalnie można latać, zawali się boczkiem, nie? A i na kółka sklepowe to by był też dobry patent, żeby pod kosą tak, bardziej, nie? No tak, no, bo on wtedy automatycznie prostuje i tak. Da się jechać normalnie. Zarzucisz, jeszcze jedno, żeby się dało, jakoś go kurna podcinać trochę. Szczerze mówiąc, teraz mi się spodobało. O ile te koncept tych drzew tych metalowych był średni, bo był niekomfortowy kompletnie, to z tym się fajnie jeździ. A nie, bo to ten, kółko, no to w ogóle się wyrywa, ty. No tak, tak, tak. O kurna, patrz! Patrz na to, ty! Normalnie tak. Wyrywa spodnicę. Oh shit! Ale jaki dzielny człowieku, przegubiki nawet nie trykają. Nic. No nie spodziewałem się, że dostarczy mi się takich emocji. Ale to jest coś innego, nie? No tak, tak, tak. Makaron, poczuj ten rytm. To jest bezsensowne śmiesznie, kurna. Nie. To jest bezsensownie śmieszne, o. Jak Adrian dał pomysł, to byłem sceptyczny i myślałem, że to będzie w ogóle temat na 1/3 odcinka, nie? Parę minut po prostu. A to kurde, taka zabawa. Bo teraz już skręci się, to ciężko jest. No właśnie, to jest tak już pochylone, ten kąt łożyska, że ciężko teraz to w ogóle skręcić tą ośkę, nie? Dawajcie na wsteku! Ale na beskitu. Tylko się rozpędź. Tylko się rozpędź! Na full i wtedy skręć kołami. Co będzie, kurna? Dawaj, makaron. Kurna, jak zarył. Jak zarył. Czekaj, czekaj. Pokaż to. Za wolno było, trzeba szybciej. Ale i całe koło się trzyma. Patrzcie. Dobra, ostatnie podejście. Dawaj, jeszcze raz. Oto to. Proszę Państwa, co będzie? Kurna. A no właśnie, jeżeli tylne koło odpadną, to dalej będzie jechać. Jest! Elegancko. Spadamy stąd. Przyznam się wam, ziomy, że ja nawet nie chciałem robić tego tematu, bo wydawało mi się, że to nie jest ani potrzebne, ani fajne. Ale Adrianek namówił. No i kurwa, okazało się być to świetną zabawą. I wychodzi chyba na to, że czasami takie rzeczy też trzeba robić. Głupie, ale fajne. Bo chyba właśnie o to chodzi. Oddawanie sobie radochy i rozrywki, prawda? A na koniec sprawdzenie jeszcze jednego z tych adriankowych pomysłów. Czy da się zrobić regulowane zawieszenie w samochodzie za pomocą sprężonego powietrza wtłaczanego w dół amorka? Brzmi ciekawie, sprawdźmy to. Adrian! Syczy, syczy! Mówiłem? Ty, pociek sika daleko. Co? Nie ma żadnego gazu tam, co? To połóż na wiadrze, niech sobie leci. Adrian, podniosło się. Adrian! Czekaj. Podnieś samochód. Ty... Proszę Państwa, to jest ten jeden z tych głupich pomysłów. Dobra, Johnny, uważaj. Gdzie się nie warł? Już nie wal full. Wal full. Uważaj na dobsko. Adrian, nie poczułem nic. To dawaj ja teraz, ja lżej się jeżdżę. No tak, co ty? Na maksa już? Słabo działa. Drodzy widzowie, jeżeli macie pomysł na tani airride, dajcie znać. Adriana pomysł nie wypalił.